Cześć. Z tej strony Maciej Sroczyński ze szkoły szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry, wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym nagraniu na moim kanale. No moi drodzy, dzisiaj troszeczkę mniej znany zawodnik, ale myślę, że nazwisko jest dosyć popularne w Polsce, jeżeli tak, troszeczkę poprzestawiamy litery, pozmieniamy te litery, no to tak może nam się tutaj Karsten Hoi, chyba tak to się wymawia, być dosyć popularnym zawodnikiem, jeżeli chodzi tutaj o przełożenie języka duńskiego na polski. Tutaj od razu przypomina mi się taka anegdotka, którą opowiadał Andrzej Mudzelan w jednym z, ze swoich wykładów, że tam przygotowywali się na jednego z zawodników podczas jakichś Mistrzostw Europy, czy Mistrzostw Świata, a tym zawodnikiem był e, Nihua. E, także to też e, tutaj taka kolejna, kolejna, można powiedzieć, e, nawiązanie do języka polskiego. No i jak tutaj wygrywać z zawodnikiem, który wygrywa, nazywa się Nihua? E, no Nihua, e, no... Nie z uwagi na jego nazwisko się poddajemy, ale z uwagi na to, że po prostu to jest bardzo dobry zawodnik chiński. Ponad 2600, tam gdzieś nawet pod 2700 podchodzący. Dzisiaj jednak inny zawodnik Karsten, także tutaj też nie Karlsen, tylko Karsten. I nie to polskie bardzo popularne słowo, tylko hoj. Także Karsten Hoj białymi, arcymistrz, bardzo sympatyczny zresztą zawodnik, gramy, już parękrotnie miałem styczność z tym, z tym zawodnikiem, nie grałem z nim bezpośrednio, ale moja drużyna Gluck auf Rudersztof, którą reprezentuję w Niemczech, potyka często się z drużyną Turm Kiel, to jest z kolei taka drużyna złożona, nasza drużyna to, to drużyna w zasadzie samych Polaków, tam gra, oś, gramy na ośmiu deskach i praktycznie zawsze gramy ośmioma Polakami, a z kolei drużyna Kill bardzo często wystawia Duńczyków. To jest właśnie tak, Kill to jest taka drużyna gdzieś tam pod granicą niemiecko-duńską, dlatego ten zaciąg duński po prostu nie dziwi. No i Karsten Hoy to taki właśnie bardzo wytrawny zawodnik, chętny do analizy partii, chętny w ogóle do rozmów w, w języku angielskim, także ja nie grałem, ale tutaj moi koledzy też mieli okazję zagrać z tym zawodnikiem. No tu z kolei mamy partię Karstena Hoya z Borisem Gulko i co ciekawe, ta partia naprawdę wyśmienita, wiele, wiele poświęceń, wspaniałe, wspaniałe zagrania, także zobacz to do samego końca i partia nie rozgrywana na jakimś tam zwykłym turnieju. Oczywiście nie twierdzę, że zwykłe turnieje są gorsze, tak, ale przede wszystkim na ranga turnieju Olimpiada Szachowa i rozegrać taką partię na Olimpiadzie Szachowej, no to jest naprawdę ogromny, ogromny wyczyn. Także Olimpiada Szachowa w Salonikach w Grecji w 1988 roku i Duńczyk też potyka się nie z Belekim, był bo z Borisem Gulko, zawodnikiem ze Stanów Zjednoczonych, też mocnym arcymistrzem 2600. Dobrze, zobaczmy. Białe D4, czarne E6. Tutaj też jest takie zaproszenie do obrony francuskiej, można zrobić taką transformację. Jeżeli nastąpi posunięcie E4, a czarne zagrają D5, no to po prostu gramy zwykłego francuza. I oczywiście, jeżeli ktoś nie ma tego w swoim repertuarze, to wybiera raczej schematy związane z ruchem C4 czy tam skoczek F3, tak jak było w partii. Nastąpiło posunięcie C5 i tutaj też w zasadzie możemy kolejną transformację zrobić, kolejne przejście do innego debiutu. Jeżeli znowu białe zagrają posunięcie E4, to tym razem jesteśmy w obronie sycylijskiej. To tak jakbyśmy zagrali E4, czarne C5, białe skoczek F3 standardowo, E6 i pod E4 na przykład mamy, jeżeli na przykład będzie taki ruch, taki ruch, no to jesteśmy w wariancie Paulsena obrony sycylijskiej. I znowu, jeżeli ktoś tego nie ma w repertuarze debiutu, no, to wybiera inną opcję, i tą opcję wybrał właśnie Duńczyk. Zagrał po prostu takie spokojne posunięcie E3, także na razie cicha woda ze strony białych. Nic się wielkiego nie dzieje. Można powiedzieć, emocje jak na grzybobraniu, aczkolwiek grzybobranie mi przynajmniej dostarcza wiele emocji. Bardzo lubię chodzić. Skoczek na F6, goniec na D3. Takie ustawienie przymyka gońca, tak jak tutaj widzimy, ale bardzo często białe tutaj, jeżeli czarne robią jakieś niedokładne ruchy, to dochodzą do dobrej gry. Między innymi plan związany jest z budowaniem takiego domku poprzez C3 i później na przykład zagranie ruchu E4, albo niektórzy robią też w ten sposób, że grają posunięcie B3, goniec B2 i skoczek z B na D2. W partii poszło B6, rozszada, goniec B7 czarne tutaj się fianczetują, widzimy, że goniec jest bardzo dobrą figurą aktywną. I po skoczku z B na D2 nastąpiło posunięcie C, na D4. Gdyby był inny ruch, na przykład goniec E7, to właśnie te, też często widziałem na finałach Mistrzostw polskich Juniorów, Juniorek że takie, takie ustawienie też często zawodnicy tutaj stosują, czyli B3, rozszada, goniec B2 i tutaj daje to naprawdę dużo, duże możliwości, bo można grać tą, tą pozycję i przez posunięcie C4, i przez jakąś E4. W partii poszło Cb na D4 i tutaj raczej... Po EBI na d4 już bym się nie pchał na to, nie grałbym posunięcia b3 i goniec b2. Tu widzimy, że goniec dostaje fajną przykątną, także tą, tą przykątną po prostu trzeba wykorzystać. Goniec e7, biała wieża idzie na linię półotwartą z królem, ten król oczywiście za chwilę się schowa. Także po zrobieniu rozszady, białe tutaj bardzo stabilna pozycja, w zasadzie nie ma żadnych słabości, fajny łańcuch B2, C3, D4 i tutaj wszystko będzie ukierunkowane właśnie w co? No, w stronę króla. Także goniec tutaj już daje pierwszy sygnał, takie zielone światło, żeby w przyszłości po prostu tego króla atakować. Słabiej wygląda posunięcie D5, gdyby tak czarne się na to zdecydowały, ponieważ no, w zasadzie nie wpływa to na przykład na tego gońca i na tego gońca, ale wpływa na tego gońca, czyli tak naprawdę... Czarne robią sobie no, taką krecią robotę, bo po prostu sobie przeszkadzają, a raczej nie zdążą tutaj ustawić blokady na, poprzez skoczka na E4, także w partii poszło po C3 nastąpiło D6, widzimy troszeczkę, to może za chwilę przypominać tak, tak zwanego jeża, czyli widzimy pionki A6, B6, D6 i E6, i te pionki tutaj kontrolują tę w zasadzie piątą linię, a przy czym trzeba oczywiście tutaj zaznaczyć, że to ustawienie jest bardzo niskie. Białe Hetman E2, wieżona E8 z takim motywem, że można czasami zrobić tak, tak, tak to jest jedna opcja, a można tutaj sfianczetować, bo skoro ten goniec jest mocny, to czasami w ogóle robi się w ten sposób, że gra się posunięcie G6, później się stawia gońca na F8 i stawia się gońca na G7, także ten goniec zostaje przestawiony, no może nie jest zbyt jakaś ta przekątna, nie jest jakaś taka rewelacyjna, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby wystopować tego gońca, a być może przy takim ustawieniu fianczetta czarne dojdą do posunięcia E5. Poszło skoczek na F1, troszeczkę w stylu partii hiszpańskiej, czyli skoczek z B1 na D2, na F1 i na G3. Taki tutaj plan. Skoczek z B na D7 podobnie. Skoczek właśnie ląduje na tym polu i to, co mówiłem, goniec F8 uwalnia tutaj wieżę i być może czarne dojdą za chwilę do posunięcia E5. Białe z kolei grają ruch e, goniec g, troszeczkę taki ruch prowokacyjny, no bo przecież mogą od razu zagrać posunięcie goniec d2, bo wiemy, że jeżeli nastąpi goniec g5. No to przecież czarne to przegonią. Tylko tutaj chodzi o to, żeby właśnie osłabić przekątno. Jeżeli mamy układ taki, to widzimy, że ten pionek G6 jest dobrze broniony. Zarówno przez pionka F7, jak i przez pionka H7. Także czasami tacy już zawodnicy, którzy dobrze rozumieją pozycję, robią ruchy prowokacyjne, właśnie takim ruchem prowokacyjnym jest goniec G5. Udaje się wyciągnąć pionka poprzez H6 i tu widzimy, że ta przekątna jest jednak troszkę słabsza niż kiedy jest pionek na polu H7. W partii poszło Hetman na C7. Raczej tutaj nic się ciekawego nie wydarzy, no ale chodzi oczywiście, żeby, o to, żeby była komunikacja między figurami i koniec C2. Karsten Hoj, arcymistrz, czy tak można powiedzieć, prymitywnie próbuje tutaj dać mata, na przykład w taki sposób, że czarne się pomylą, skoczek D5, Hetman D3, a nóż tutaj czarne nie zauważam i powierzę, A na C8 uda się takiego mata wcisnąć. No powiem szczerze, że wiele, wiele takich przypadków w, przypad w przykładach juniorskich widziałem, że proste groźby są często bardzo, bardzo skuteczne. Im niższy poziom zawodników, tym ten mat jest po prostu bardziej skuteczny. Oczywiście na poziomie olimpiady szachowej, na poziomie arcymistrzów, takie coś no nie miało szansy się udać, ale jak partia pokaże, ta przykątna była naprawdę w zasadzie decydująca o losach tej, tego pojedynku. Nastąpiło posunięcie goniec na D5. Być może tutaj czarne chciały jakoś tam ulokować gońca, a chyba bardziej chciałyby wymienić Hetmana. Tylko to też się raczej nie uda, bo Hetman na C4 zawsze jest jakiś kontra w stylu goniec na D3. W partii poszło B3, w ogóle białe nie dopuszczają do tego i przede wszystkim też chcą zagrać posunięcie C4, żeby tego gońca przegonić. Hetman postawił się na polu B7. Widzimy, że ta przekątna tutaj jest faktycznie o wywładaniu czarnego koloru. I białe tutaj kolejna prowokacja. Skoczek na H4. Widzimy, że ten skoczek no, no nie ma tutaj jakichś rewelacyjnych odejść, typu skoczek F5 czy skoczek G6, a być może białe ponownie liczyły na to, że czarne się tutaj wysypią z tym, z tym królem i z tą przekątną. W ogóle atak na przekątny jest tym bardziej skuteczny, im bardziej pionki wyszły, także posunięcie G5 wydaje mi się, że jest jednak osłabieniem tej sytuacji i na przykład po skoczek F3 goniec bije F3 i tu jest dylemat. Czy bić w ten sposób i faktycznie próbować jakoś to wykorzystać, czy jednak bić hetmanem i próbować grać tą końcówkę? Z tego względu, że tu widzimy, że, że raczej te pionki zdwojone nie są jakoś takie mega słabe, bo można po prostu te jednego z tych pionków wymienić, na przykład grając posunięcie f4. Także tutaj już raczej by to zależało od charakteru zawodnika. Jeżeli był taki, byłaby taka osoba, która się czuje mocno w końcówkach, no to myślę, że poszłaby na tą pozycję, a jeżeli byłaby osoba, która stwierdziłaby, że jednak tutaj pogramy agresywnie, no to zostawimy sobie hetmanę na planszy. Ogólna zasada mówi tak, że jeżeli masz rozwaloną roszadę od strony króla, to raczej hetmanu się pozbywasz. Ale oczywiście od zasad są wyjątki. W partii poszło B5, które nie dopuszcza po skoczku H4. B5, które nie dopuszcza do posunięcia C4, a raczej dopuszcza, ale no też coś za coś. W tej sytuacji oczywiście grając taki ruch, taki ruch i taki ruch, no to też czarne jakby to powiedzieć mają co robić, mają, mają otwartą linię B. Po B5 Karsten Hojduńczyk gra Hetman D3, także jednak jednak coś tutaj próbuje na tej przykątnej zrobić. A nóż tego mata uda się zrobić. Oczywiście ja, ja osobiście bym tutaj raczej tego ruchu G5 nie zagrał tutaj jednak Boris Gulko się na ten ruch zdecydował poszło posunięcie skoczek F3, i teraz po gbie F3. Mamy jednak chęć gry na wygraną, chęć gry takiej bardzo aktywnej, bardzo kombinacyjnej, także GB na F3 tutaj zresztą za chwilę zobaczymy kilka fajnych planów, które zastosował Duńczyk. Nastąpiło goniec G7. Tu się na, nic na razie wielkiego nie wydarzy, nawet jak Hetman wejdzie na to pole, ponieważ jest posunięcie królew 8, ale z drugiej strony czy takiego Hetmana chcielibyśmy tutaj mieć? No nie, dlatego tego skoczka warto oczywiście w tej pozycji zostawić, żeby to pole w tym, w tym układzie pilnował. Można było grać na przykład coś w takim stylu, czyli skoczek e4 i po skoczek e4 bicie i f bije na e4, przy czym teraz czarne mają bardzo fajną możliwość, no jeżeli masz problem na jakiejś przekątnej albo na jakiejś linii, no to oczywiście tę tą linię warto zamykać, także ruch e5 i widzimy, że no goniec c2 już w tej sytuacji jest po prostu taki dosyć niesprawny. Jeżeli nastąpiłoby z kolei posunięcie, hetman bije na e4, to myślę, że też czarne nie są jakoś tak źle usytuowane, po biciu, biciu, po ruchu D5, no, jest jednak przewaga pary gońców, troszkę słabsza struktura pionowa, którą tutaj można by było wykorzystywać. Na przykład, jak goniec się cofnie, to może nawet takie posunięcie tutaj spróbować zastosować. Trzeba by było to po prostu oszacować. Na gońcach G7, jak już tak hoj ustawił, właśnie Hetmana i gońca poszło goniec G7, i tutaj bardzo fajny plan. Uważam. H4 poszło, bardzo ostre posunięcie i po giebie H4. Skoczek wchodzi na E4. Dlaczego tutaj tak białe się rozpróły, można powiedzieć, na tej linii G? Ano, kiedyś nagrywałem taki odcinek Zamiń swoją, swoją słabość w atut, i tutaj bardzo podobne zastosował zagranie, właśnie ten duńczyk, że on po prostu tą linię G otworzył i linię H tutaj też, na tej linii H są pionki raczej, które, które prędzej czy później zdobędzie, a na linii G po prostu zamierzał postawić wieżę. Nastąpiło hetman c6, król h1, oczywiście właśnie z tym planem, żeby wrzucić wieżę na g1 i tutaj już aktywnie działać na, te, na tym gońcu g7. Skoczek h5, nie za bardzo widać, co poza obroną ten skoczek tutaj robi, także to, to mi się tak średnio podobało. Białe konsekwentnie, wieża g1, król schodzi ze związania, to naturalne. No i teraz pierwsze z wielu poświęceń w tej partii, Karsten Hoy, olimpiada szachowe i bum, wieża bije g7. Co się stanie, jeżeli nastąpi zbicie skoczkiem, wówczas goniec bije H6, widzimy, że czarne pola tutaj absolutnie są we władaniu białego koloru. Jeżeli czarne będą próbować zamykać tę pozycję, to dokładamy i na przykład na wieżę E7 dokładamy znowu po czarnych polach, czyli hetman E3, ewentualnie można było też hetman D2. Jeżeli nastąpi zbicie, to po prostu jest goniec bije G7, wieża bije G7 i hetman H6. Nie ma jak bronić tej wieży, także... Wieża zostanie odbita, także powierza bije G7, nie można było zbić skoczkiem, poszło bicie, król bije na G7 i kolejne kopyto. Raczej staramy się wciągać króla przeciwnika taki, w ten, taką strefę, gdzie mało figur będzie go bronić, i takim właśnie ruchem jest posunięcie, goniec bije H6, także poświęcenie za poświęcenie, możemy, możemy powiedzieć. W zasadzie forsowne, w zasadzie forsowne trzeba tutaj zbić na H6, jeżeli byłoby posunięcie król H8. No to widzimy, że właśnie ta przekątna, ta prymitywna przekątna, którą tak określiłem, okazuje się, że wcale nie jest taka prymitywna, to jest bardzo dobra przekątna. Także mo można w tej sytuacji zagrać posunięcie skoczek bije D6. Jeżeli oczywiście hetman to zbije, to w prosty sposób matujemy, a jeżeli po skoczek bije D6 będzie takie posunięcie, które chroni pole H7. No to ta przykąta po prostu i tak nie jest dobrze zastopowana. Następuje koń bije F7 i po królu G8, Hetman tym razem nie może na H7, ale może na G6 zasłonka, i matujemy w ten sposób. Także znowu drugie poświęcenie, które w zasadzie trzeba w tej sytuacji wziąć. I tak, Hetman, goniec, gra, skoczek też w zasadzie pomaga. Kto w tej sytuacji nie bierze udziału w grze? Oczywiście wieża. Także wszystkie figury idą na atak wieża na G1. Poszło posunięcie F5, żeby zastopować chociaż tą przekątną. No i teraz zmiana, zmiana teraz prze, takiego, jakby to powiedzieć, formy ataku, bo jeżeli twoja przykątna została zastopowana na białych polach, no to próbujesz coś zrobić na tych kolor, na kolorze przeciwnym, albo w ogóle na jakiejś linii, na którą możesz wejść. Także Hetman E3, teraz widzimy, że działamy na kolorze czarnym, tutaj po tych ciemnych polach czarne próbują to zastopować ruchem F4. Można było też grać ruch taki jak król H7, ale tu widzimy, że król jest tak naprawdę, no w zasadzie samotny w tej, w tej obronie, za dużo figur go nie broni, hetman g5, no i są kłopoty, kłopociki, no, skoczek tu nie może pójść, jeżeli byłoby posunięcie takie jak to, no to jest po prostu hetman bije na h4 i skoczek po prostu musi w tej sytuacji wrócić i jest mat, checkmate, checkmate także bardzo, bardzo niedobrze to się wszystko ułożyło, gdyby było jeszcze... Inny układ, także po królu H7, i tu poszłoby posunięcie skoczek G3. No to też widzimy, że no wszystkie figury w zasadzie nie po tej stronie, co trzeba, król, król jest samotny. Także widzimy ten rozpaczliwy obraz król H7. No nie ma w ogóle figur, nie ma w ogóle pionków. No musi się to skończyć matem. I po wieża G8, szach, i po tym ruchu bardzo ładne otwarcie linii. Także widzimy, że ta wieża G1 decydująca. GH i po szachu, jeszcze jeden szach, i po szachu, jeszcze jeden szach, po to, żeby ściągnąć tą wieżę z pola G8, także po hetman E3, zmiana charakteru ataku po czarnych polach, czarne próbują to blokować i kolejne kopyto, tym razem wcale nie jest jakieś takie trudne do zauważenia, ale poświęcenie hetmana to zawsze jest poświęcenie efektowne, a w tym przypadku nawet efektywne. Skoczek bije D6, oczywiście jeżeli nastąpi F bije na E3, to skoczek F7 z pięknym matem. Zobaczcie, wszystkie figury, jak w, dobrym, w dobrej takiej kompozycji szachowej, wszystkie figury są na swoich miejscach. Skoczek w ataku, goniec w ataku odcinający i wieża domykająca tą sytuację, piękny mat. Skoczek bije D6, wykrzyknik z pewnością poszło... Ym, Hetman bije d6 i teraz znowu, jeżeli się nie udało, po polach ciemnych wracamy z powrotem na jasną przekątną. Hetman d3, także bardzo fajna partia. No i teraz ta partia się kończy wspaniałym matem po skoczku na f8. Hetman h7, wspaniałe zwycięstwo. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Takie zaciągnięcie, wydaje mi się, że to ma na swoją nazwę mata Epoletowego, jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. Zostaje zaciągnięty skoczek na złe pole na pole H7 i po skoczek bije na H7, wieża na G6, koniec partii. Tutaj z tego co, co mi się wydaje. Gulko w ogóle nie dopuścił do tego mata, no podejrzewam, że był zszokowany. Konie w 8 ze znakiem zapytania, a Hetman H7 z wykrzyknikiem. Także w tej sytuacji Gulko się poddał, no ale obrazek, gdyby to zbił, jest naprawdę przepiękny. Tym razem, zobaczcie, wieża i goniec tylko na plansz, a co zostało czarnym? No w zasadzie wszystko. Wieża, wieża, Hetman, dwa skoczki, no ale co z tego? W szachach liczy się mat, a nie zbieranie punktów, jak gdzieś tam Pokemonów, tak to można określić. Co to jeszcze można było zagrać? Zamiast skoczka F8 można było grać w ten sposób, skoczek G3 można było, także próba zastopowania tej wieży i po wieża bije G3, oczywiście odbić można, ale to, to szybko przegrywa, ponieważ jest mat na polu G6. Gdyby, nie, gdyby to posunięcie tutaj nie zostało zagrane, tylko zagrało na przykład, zagrane zostało na przykład posunięcie skoczek F8, to po wieży G6 znowu poświęcamy, jeżeli skoczek bije na G6, to... Hetman bije na G6 z matem, dlatego tego po prostu tej wieży nie można brać. A na posunięcie król H5 jest taki mocny, ale cichy ruch. Wieża F6. Oczywiście po to, żeby usunąć obrońcę. Także wieża F6 z taką groźbą. Wieża bije F8. I na Hetman E7 chcemy się tutaj Hetmanem dostać albo na to pole, albo na to pole. Przeszkadza nam skoczek, dlatego boom, boom. I po Hetman na G6 jest tym razem mat w ten sposób. Także można powiedzieć tutaj takim młodzieżowym slangiem, że Karsten to taki przechoj, jak to tak w słowniku istnieje takie słowo. Języka polskiego. Naprawdę wspaniała partia, która, war, którą warto pokazywać, w szczególności młodym zawodnikom. Fajne, logi, fajne logiczne plany. Mimo jakichś tam takich osłabień w pozycji okazało się, że ta linia G była linią zwycięską. Fajnie, fajne było działanie właśnie po tych przekątnych, że najpierw po białych polach, później przejście na czarne pola i później powrót na białe pola. No i tutaj ten, ten mat, który widzimy poprzez skoczka F8 i w ten sposób naprawdę zacne można, można określić, także ogromne gratulacje dla Duńczyka, że taką partię właśnie udało się rozegrać na Olimpiadzie Szachowej, która bądź co bądź jest najważniejszą, najważniejszym drużynowym turniejem dla szachistów. Także moi drodzy, jeżeli podobało wam się dzisiejsze nagranie, zostawcie komentarz, udostępnijcie ten film, no i oczywiście zachęcam do subskrypcji tradycyjnie i życzę wszystkim powodzenia w drodze do Szachowego Mistrzostwa. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.